Hello, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. I co my tam mieliśmy dzisiaj robić? Nie pamiętam za cholerę, wiem, że zbieraliśmy ostatnio rybki chyba. No właśnie, ale... kilka komentarzy napisaliście, że na pewno kiedyś będę miał wręcz problemy z tymi nasionkami, więc żeby się na razie nie przejmować, będą lepsze nawozy. To są tylko i wyłącznie takie pierwsze, standardowe. A potem już będzie coraz lepiej. Więc tak, będę chciał na pewno wziąć pędraki i spróbować coś połowić na pędraczki. Na lepędraki. To sobie odłóżmy. Ciuma. Po co mi ciuma? Jezu, ja mam za dużo rzeczy. Totalnie za dużo rzeczy. Zbierzmy najpierw to. To możemy zostawić. To sobie w sumie już zacznijmy robić, bo... No, nawozy nam się przydadzą. Zasadź. Lecimy z tym koksem dalej. Tylko to, że nie da się przechodzić przez te znaki tutaj. Faktycznie jest to dosyć irytujące. Jak zasadzimy, to już możemy, ale do tej pory musimy jednak latać dookoła. To jest głupie. To jest mega głupie. I powiem wam, że no, to nagrałem chyba dzień albo dwa już w sumie po tym maratonie. Atomic Heart oczywiście wleciał. W sumie zaskoczyło mnie to DLC. Dlatego tak w sumie późno jest w sumie zaczęte. Ale osobiście powiem wam, że no Graveyard Keeper bardzo, bardzo mnie zaintrygował. Graveyard Keeper mnie zaintrygował. Dawno się już tak dobrze nie bawiłem w żadnej grze. Mimo iż, no nie będę okłamywał, że początek był dosyć ciężki. Dosyć ciężki był dla mnie. Na razie sobie to schowam. Zbierzmy wszystko, co jest potrzebne. Dobra. Kolejne zboże. Śpypcie tam sobie odpadły. Na zboże możemy odłożyć. Kurde, ile teraz tych rzeczy mamy? Została kapusta. Została L kapusta, głowa pusta. Jedna kapusta akurat. Dobra, więcej nie mamy. Odłóżmy to, co musimy. Jakieś tam nasionka. Coś jeszcze? No te pędraki na pewno zabieram ze sobą. Ryby w sumie też bym chciał zabrać, ale... Nie mam w sumie miejsca. Dobra, weźmy to po prostu wszystko. Rozładujemy się już w bazie. Baza, jakby nie patrzeć, trochę baza. Myślę, że dzisiaj również zaczniemy troszeczkę tą naszą... naszą haciendę. Nasze podwórko. Zaczniemy troszkę poszerzać. Dobra, filet z ryby białej, spoko. Ciekawe, czy to w ogóle może z tego wyjść ten lepszy filet, czy po prostu potrzebujemy kuchni lepszej. Bo to też tak może być. O, tu było na przykład więcej. Wyśmienity filet. Wow, w ogóle, ej, zobaczcie, co mi się tutaj zrobiło. Jak na to klikniemy, to widzimy więcej opcji. Tak nie jest wszędzie. A, bo filety z ryby białej mają jedną jakość, a filet ten może mieć kilka. I jest wyśmienity filet. Takie to ryby było? Że ja go nie zauważyłem, z leszcza. O ty leszczu, kleszczu. Dobra, filety mamy, mięsko mamy, no marchewek to mamy aż nadto. Zróbmy sobie kotleciki z marchwi. Nie da się tego jakoś przyspieszyć. Nie mam makro w tej myszce, niestety. No to teraz my będziemy mogli naprawdę, co chcemy, totalnie co chcemy. Tam mamy jeszcze trochę, mamy jeszcze trochę w razie czego nasionek zasadzonych już, więc to też nie jest problem. Dobra, tu marchewka jedna zostaje, ciuma w sumie zostaje. I zboże, porzeczki, woda, dobra, to też zostaje. Tak, wszystko.
No jeszcze też pada, świetnie. Dzisiaj w ogóle jest Dzień Kobiet. Również trzeba o tym pamiętać. Zapieszmy przy okazji nasze kotleciki. Dobra. Jest git, jest git. Ogarnęliśmy ogródek, fajnie. Skrzyneczka. Na razie zostawimy sobie cały ten złom, który tu mamy. Bo on nie jest nam na razie potrzebny w żadnym aspekcie. Krew i tłuszcz, no musimy to zabrać. To sobie zabierzmy i to. Zabierzmy i to. Po co się ma pamiętać? Po co to ma się pamiętać? Mamy pendraki? Mamy pendraki. Chcę zobaczyć, czy z tych pendraków coś możemy ugrać. Więc idziemy sobie oczywiście na zachód. Tak jak powiedziałem, dzisiaj priorytetem będzie rozszerzenie naszego podwórza. Rozszerzenie podwórza i danie wiary temu naszemu magikowi z podziemi. Żmijowi, tak? On żmij był? Chyba żmij. Chyba, ale żmij. Nie wiem też, czy nie mamy ciała przypadkowo w kostnicy. Może tym też się będziemy musieli zainteresować. Zacznij łowić. Pendrak. Pendrak daje w sumie to samo, 100%. No to lipa. To tu sobie już nic nie wymyślimy. Tu sobie już nic nie wymyślimy. Dobra, a w ogóle jakie questy mamy? Butelka wina, 20 sztuk drewna opałowego. Tylko to nie jest niestety nasz dzień. Wdzięczka. Drugiąca kobieta, pokaż, że warto z tobą porozmawiać. Może potem. Wykonaj i prześlij poprzez skrzynkę na kontrabandę książkę kucharską. Też będzie trzeba pamiętać. Butelka wina za opowieść też trzeba pamiętać. 4 srebrne filety z ryby do cygańskiego barona. Wampira, zbuduj studnię, zbuduj namiot. Jest to owocowe, dobra. To na razie zajmujemy się swoim biznesem. Najbardziej będę chciał się dostać na dół do piwnicy, więc czekamy oczywiście na zielony znaczek i dopiero wtedy robimy research. Od zielonego znaczka to już w sumie połowa drogi do... Mamy ciało jedno. Połowa drogi do oczywiście mszy. Dobra. Tak, tak, tak. Krowę porwał ptak, więc zaczynamy. Co my tu potrzebujemy? Zastanawiać się, wszystko to nie jest to. Potrzebujemy złożonych części 10 i desek 8. 8 desek. To zróbmy to w ten sposób. Dobra. I złożone części teraz. Czy ja nie sprzedałem żelaza? Nie sprzedałem żelaza. O. Dwa chyba mamy, prawda, czy nie? Nie. Jednego nam zabraknie, jaka lipa. Jaka lipa. Jednego pustego jeszcze. Ja nie wziąłem... Co? A, nie zaliczyło mi po prostu. Nie zaliczyło mi. Dobra, mamy to, co chcieliśmy. W ogóle jakoś mnie złapała chrypa, naprawdę. Nie wiem, czemu tak. Rozszerzenie podwórza. O, to od razu się w sumie zalicza. Rozumiem, że bagna wysuszyliśmy. Ej no, możemy sobie teraz to wyczyścić, wyklirować, żeby... No kurde, weź, chłopie. Narzędzie łopata 1 zepsuło się, aby wciąż z niego korzystać, napraw je. Spoko. Tu chyba mamy nawet jak to zrobić, prawda? Prawda. To w sumie pierwszy raz nam się zepsuła łopata. W ogóle jakiekolwiek narzędzie nam się zepsuło. No i teraz podwórze wygląda spocznie. Teraz podwórze wygląda spocznie. Jeszcze trochę tylko podetniemy. O, tu jeszcze pięknie nam się drewno pozbiera. Elegancja, Francja. Dobra, mamy to. Mamy to. One tu 4 będą. W ogóle mam za mało energii znów. Będę szarał z tym wszystkim, to no zaraz nie będę miał tych kotlecików.
Mimo już tam się kolejne robią, to sporo się tego robi. Dobra. Nie, no elegancko. Elegancko. I teraz się zastanawiam, gdzie możemy przenieść miejsce właśnie na te drewienka nasze. Czy w ogóle się opłaca to przenosić? Myślę. Dobra, w ogóle to ja to chyba ręcznie przenoszę. Dałoby się to inaczej zrobić, no ale cóż. Ciężko. Ciężko, bo te kłody czasem właśnie się różnie przenoszą. Nie ma sensu. Pojedynczo jasne, można, ale tylko w ten sposób. Tylko w ten sposób. Szkoda, że tego nie można robić jak w deforeście, wiecie, że na przykład sobie bierzecie, nie wiem, trzy kłody i tak dalej i sobie idziecie. No ale niestety. No ale niestety. Bo do dołu nie ma problemu żadnego. Ale do góry już jest problem. Do góry, do dołu. Jeden wuj. Dobra, ogródek mamy uprzątnięty, bardzo ładnie. Może nawet wypadałoby to zrobić troszeczkę lepiej, poprzenosić teraz te nasze wszystkie pracownie, no bo tu naprawdę mamy bardzo, ale to bardzo wąsko. W sumie naprawdę może to zrobimy. No zobaczcie, jakby nie patrzeć, no drewniane kowadło w sumie nam nie jest potrzebne. Składy mogą tutaj zostać, bo w sumie, why not? Tu możemy jeszcze jeden skład nawet dołożyć, chociaż nie, bo on się chyba nie zmieści. To ten skalniak tu jest. Da się go zepsuć? Nie da się go zepsuć. Lipa. Interesuje mnie jeszcze tutaj to miejsce. Potrzebujemy jednego kamienia i 10 piasku rzecznego. No weźmy sobie to. Kamień jest. Piasek rzeczny również jest. I zobaczmy, co nam tutaj to da. O! Medytacja. Aha, odnawianie energii, spoko. Tylko takie małe w sumie odnawianie energii, więc 2 na 10. 2 na 10. Usuń. Tego się nie da usunąć niestety. I tak jak myślałem, co najwyżej tu możemy skład kamienia chyba postawić, bo skład kamienia zajmuje 4, tu również jest 4. Szkoda, szkoda, że tak zrobili. Myślę, że dałoby się to lepiej zrobić. No ale jak widać. Ale jak widać. Więc tak, myślę, że tutaj zrobimy sobie większe stacje do drewna. Tutaj większe stacje do kamienia. Chociaż w sumie tego kamienia to jest niewiele. A tutaj jakieś mniejsze. I to będzie chyba git. To będzie chyba git. Dobra, pracownia ciesielska, to jest to. Nie da się tego zrobić od tamtej strony. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Czy ja coś tu zmieszczę jeszcze? No właśnie nie wiem. Możemy skrzynki co najwyżej porobić. W sumie tak się chyba lepiej to zmieści. Tu skrzynka po boku. W ten sposób. Piła tarczowa również jest. Tylko piłę tarczową to trzeba usunąć. W sumie to też. Mam nadzieję, że za demontaż dostajemy 100%. To by było słabe, gdyby jednak nie. Złom. Czyli nie dostajemy 100%. Lipa. Jestem niestety, ale... Niestety jestem zażenowany tym wszystkim. Złożone 4. Szkoda, naprawdę szkoda, bo myślałem, że dostaniemy pełny zwrot. Ale cóż, czasem trzeba tak zrobić. Tutaj chyba będziemy mogli deski dorobić, w razie czego. Mieć się wygodę, to tak właśnie to wygląda. Ile tam brakowało? 4 desek? Chyba tak. Zróbmy to. No i się robi mgła. Robi się mgła. I chcę też, żeby to było takie wygodniejsze i dla mnie, i dla was, kurwa, no tego naprawdę się nie da przekręcić. To jest bez sensu.
To jest bez sensu totalnie. Poziom. Kozła też się nie da. No i teraz mam zagwozdkę. To jest na 4. Dori by się zmieściło. Dobra, kozła się nie da. Na przykład... Na przykład klucz do rąbania wymaga 5. Lipa. Skrzynka to jest 3 na 2. Tutaj by się ten kloc teoretycznie zmieścił. On jest na 4. Albo na 5. It happens. On jest na 4. To jest chyba na 5. No i teraz nie wiem. Naprawdę nie wiem. Mogę to tutaj postawić, jak najbardziej, bo potrzebuję jednego pieńka. Znaczy dwóch pieńków, nie jednego. Co ja gadam. Dobra. Polano. O, co się to nazywało. Dobra. Od razu drewno zeszło. Jedno zużyliśmy tylko? Serio? Noc do rąbania. No i właśnie, tu jest na 5. To jest cwane. Najlepiej to by było zrobić w ten sposób. Od dołu. Ale wtedy będzie trzeba tamto jeszcze przenieść. Dobra, i tak zrobimy. To przeniesiemy tu. Piłę tarczową zrobimy tu. Szkoda, że naprawdę się nie daje przekręcić, bo to strasznie pierdzieli im wszystko. Więc tak, to pójdzie w odstawkę delikatnie niżej. Tu będzie skrzynka. Dobra. Bo jak kloc do rąbania miałem też tu. W sumie piłę też. Mogę to położyć? Czemu nie mogę go położyć? Nie wiem. Więc tak, usuń to i to. To wszystko. I potrzebuję 5 w ogóle z proste części i gwoździe, trzeba też to zapamiętać. Kozioł, tak? Tak. Kozioł idzie tu. Trochę marnuje surowce, no ale cóż. Ale cóż, czasem tak bywa. Dobra. Te pola od razu złapaliśmy. O, elegancko. I to demontujemy. Już tak naprawdę nie wiem, czy jest polano opół tylko. Polano opół. Kurwa. Głupio znów zrobiłem, bo ja tego nie potrzebuję już. Liny, opał. To jeszcze potrzebujemy. Tego nie możemy chyba zrobić, prawda? Tak. nie wiem, ja jestem głupi. Totalnie głupi. Tak naprawdę, no tylko te klocki do rąbania. Klocek do rąbania jest na... 5. Teorii 3 na 5, czyli tutaj. I tu skrzynka. Dobra, na razie tak zostawiam i tyle. Nie będę się w to bawił. Skład żelaza w ogóle, tego nie mamy. Jak wygląda skład żelaza? Duży. Duży składzik żelaza. Da się to w pionie? Nie da się w pionie. Dobra, trudno. Zobaczmy jeszcze przy okazji, czy już nasz kolega nie jest na dole. Jezu, ile tego jest. Orzeszka jest na dole? Nie jest na dole. On w ogóle chyba w nocy przychodzi.
To sobie odkładamy. 6 wiary. To też sobie odkładamy. I to też sobie odkładamy. No i fajno. No i fajno. Stanowisko warzylnicze. Tutaj potrzebujemy prostych części 4 sztuk i dużo, dużo, dużo kamienia. W ogóle jakiś transport by mi się przydał tych... Tych, na przykład rud żelaza i tak dalej, no bo wiadomo... Sprzedałem trochę tego. I chyba trochę żałuję. Chyba trochę żałuję. Nie mogę dodać, aby nie mam paliwa. Nie mam paliwka. Paliwko było gdzieś tu. Paliwko jest pewnie tu w domku, prawda? Całe tutaj wyniosłem. Oczywiście, że tak. Weź sobie z 64? Nie, 74. O, nie 76. Kurde, 7, 4. O, i 50 zostaje, spoko. Reszta idzie do oczywiście naszego pieca. Tylko to oznacza wtedy, że my musimy to wykorzystać. Co się robi? Tutaj pójdzie skrzynka na drewniane rzeczy. Drewniana skrzynka potrzebowała 4 gwoździ i 4 prostych części. To trzeba pamiętać. I gwoździe i proste części. Dobra. Zróbmy sobie tam tą skrzynkę. Nie skład żelaza, pień. No i tu się już da przekręcić, skupię. To jest głupie. Ja zrobię tutaj, wiem, że troszeczkę zmarnuję miejsca, ale dzięki temu, że zmarnuję to miejsce, będę mógł normalnie przechodzić jak człowiek. O, i tutaj jest przejście. Ładne, tutaj też. Tutaj możemy właśnie wszystkie te opoły, gałązki, deski, wszystkie takie drewniane rzeczorki sobie trzymać. I nikomu to nie przeszkadza. Śliny, opoły, o. To jest spoko. To jest spoci. Dobra. Czyli tak, tu już mamy spokój. Wiadomo, ja też nie mam zamiaru, wiecie, jakoś tutaj się dzisiaj nad tym, za przeproszeniem, brzydko mówiąc, spuszczać, ale... No, ale... ale że lepiej, żeby było. Dobra, potrzebujemy dużo kamieni. Bo będę chciał również dzisiaj stanowisko warzelnicze zrobić. Więc kopiemy kamyczki. Ile wlezie? Ile wlezie? 24 chyba były potrzebne, więc sporo. A przy okazji pozbędziemy się sypu wokół bazy. Gdzie zawsze przyjemnie chodzić. Chociaż nie wiem, czy te kamyczki też w jakiś sposób nie wyrastają. Wiem, że to głupio brzmi, kamyczki, które wyrastają. Zabity! Skrzydło nietoperza. Drugie skrzydło nietoperza. W ogóle chciałbym też przejście tutaj naprawić. Co tutaj potrzeba? 2 opoły, 2 złożone części i 10... 10 klinów. 2 opoły, 2 złożone części. Dobra. Złożone części oczywiście też robimy. No i nie mamy już w ogóle żelaza. Dobra, na razie tyle starczy. Opoły, kliny. I zrobimy sobie tutaj przejście. Przy okazji się pozbędziemy tych brzydkich pieńków. O, jak ładnie. Tego kamyczka się już nie da. No i mamy przejście. W ogóle tu nas chyba nawet nie było, wiecie? Tak mi się wydaje, że tu nas nie było. O, co to za hacienda? Grób. Drewniany znacznik. Można by było to naprawić, chociaż nie wiem co by nam to dało. Właśnie, widzicie? Żelazo się zrespiło chyba.
Żelazo się chyba zrespiło. Dobrze mi się wydawało. Tu w ogóle zielonych pypków jest cholery. Nie to, człowieku, nie to. Dobra, zróbmy renowację tego grobu. Tylko najpierw pójdźmy oczywiście do naszego kolegi. Dajmy mu wiary trochę. Zrobimy renowację, pójdziemy po żelazo. No, mamy co robić. Świetliki możemy zbierać? Niestety nie, w ogóle spać mi się chce. Również sobie chwilowo tam oko przymkniemy. Chwilowo sobie oko przymkniemy. Dobra. Czuję się świeżo, o to chodziło. Pamiętam również o kamyczkach, spokojnie. Jest nasz przyjaciel. Idziemy po wiarę i zaraz się przekonamy, czy on coś nam może w tym aspekcie pomóc. Gdzie ty? Nie, no, to gdzie ty? No, jak to? Ej, no, kurwa, no bez jaj. Gdzie ty idziesz? No, what the fuck? Ej, gdzie on idzie? Jaja sobie robisz ze mnie, żmiju? No, kurde, nie mam pytań. On idzie w dół. No żarty, po prostu żarty. Zniknął. No to są jaja. Serio, to są kurwa jaja. To co się teraz odwaliło, to są jaja. Nie rozumiem tego, co się stało. Wrzutnia jest no teraz zamknięta. Oj. No to dupa. Myślałem, że wiarę zobaczymy. No w teorii mógłbym zeskipować to, ale... Proste części dwie. Dwie deski. To też może, możemy sobie przy okazji zrobić. Dwie deski, dwie części. Zawsze jakieś przejście już będzie gotowe. Łatwiej będzie nadchodzić, a nie tak dookoła. Dobra, tutaj 24 kamienie, tak? I proste części. To dużo prostych części, więc... Teorii, te, które mamy teraz tutaj ze zrobienia, możemy anulować, bo są niepotrzebne. Anuluj. Proste części, no mamy dwie sztuki. To się zawsze przydaje, więc można zrobić trochę na zapas nawet. No i deseczki. To też można zrobić trzy. Wygoda. Totalna wygoda. No. Upuść. Okej. Okay. Zróbmy sobie to przejście w pierwszej kolejności. Nie wiem, czy dało mi to, czy nie dało? Boże, ile już mam tego żarcia. Masa żarcia. No, eleganckie przejście. 4 dobre części tu już mamy, czyli tylko został nam kamień do zebrania. Idziemy szukać kamyczków. Idziemy szukać kamyczków. I przy okazji żelaza. I przy okazji żelaza. Ciebie nie dało się niestety, ale ciebie się już da. Hop. Właśnie, żelazo cały czas rośnie. W sumie to dobrze dla... No bez jaj. Kurde, teraz się będzie wszystko psuło. No, w sumie tak. W sumie tak. Gdzie jest to nasze... Nasze kamienisko do szlifowania? Tu jest. Naostrzone, naostrzone. Zobaczmy, czy ten żmij, kurde, nie wraca, bo naprawdę już nie mam siły do niego. Zapewne nie. No nie. Naprawdę byłem pewny, że on jednak będzie tutaj. Ale on ma w dupie. On tu nie wróci. Lipa. Totalna lipa.
Nie będę kłamał, że mi się to wcale nie podoba. Dobra. Zadaliśmy trochę sobie tego... tego opału tutaj. I znowu... No i to dużo was. Aha, dobry bug. Patrzcie. Dobre to jest. Da się je lutować. Opa. I skrzydełka nietoperza. Dobra. I są kamyczki. Mamy kamyki. Kamyki. Będę chciał również jeszcze te nagrobki tutaj po prawej stronie. O kurde, mgła. Będę chciał to właśnie nagrobki jeszcze może zrenowacjonować. Renowacjonować? Co ja powiedziałem? Jest takie słowo? Renowacjonować? Wytnij, nie mogę tego usunąć. No właśnie. Też bym ciekaw właśnie, czy się da. O Jezu, jak będzie. O matko, córko. Trochę dużo. Oczywiście pulek pipunek przez marchewki. A raczej przez... kotleciki z marchewek. Przez kotleciki z marchewek. Dobra. W tą stronę. A to zawsze coś przywlokę z tych wypraw swoich, no. Dobra, jak będzie trzeba drewna, to jest na górze. Można śmiało brać. Można śmiało brać. Drewniane kowadło tu już nam nie jest potrzebne. Obrabiarka kamienia również, nie? No w ogóle to już w sumie... na daną chwilę przynajmniej nie mam co. Kiedy sobie teraz naprawmy. Ja naprawdę nie mam miejsca przez to wszystko. To są żarty. 22 kamienia. No jeszcze mi trochę brakuje. Może gdzieś tu? O, jest kamień. Daj kamienia. Tyle powinno starczyć. Tam były proste części plus kamień. Czy tu się nie robi to żelazo? Nie. Żartujecie wy sobie? No i nam opału zabrakło. Dobra. 10 zostanie takiego normalnego. O matko. Robi się tego za dużo. Gdzie ja to mogę na razie postawić? No gdzieś tu może być. Nie ma go? Jest! Mam wiarę. Mam wiarę. Robi się dzień. On w dzień chyba nie chce dostać. Nic przeciw tobie nie mam. Może nawet znam ci pomóc. Wydajesz się bezużyteczny, ale i nieszkodliwy. Pomóż mi otworzyć tę bramę. Mam te instrukcje, no właśnie. I wygląda na to, że potrzebuję klucza. Wytrychy nie działają. Przynieś mi klucz, a pogadamy. Zrób go albo znajdź. Wszystko mi jedno. Dobra, ja też potrzebuję czegoś zza tych drzwi, więc postaram się pomóc. Możesz wziąć te instrukcje. O to chodziło. Mamy instrukcję klucza. Ile tam wiary było potrzeba do klucza? Mamy ten klucz, nie mamy klucza. Jest instrukcja. Jest i klucz. Klucz. Te klucz. Dwie wiary. Kurde. Paja. No dobra, to jeszcze nie zrobimy. Jeszcze nie zrobimy. Nie rozumiem, w jakich on porach tutaj siedzi. Klucz zostaje. Jejku, jejku, mam za dużo rzeczy. Instrukcja klucza. Mięsko weźmiemy. Też badanie nieukończone. Mogę jedno mięsko? Jedno mięsko. Znaczy, w sumie to wszystkie mięsko. Co ja robię?
To muszę wziąć. I reszta chyba jest git, tak? Instrukcja jeszcze zostaje. Tak, to jest ok. Mięsko potrzebowało chyba jednego tylko. Tak, jedno. Typcie są. Możemy od razu się ulepszyć trochę. Płyny balsamiczne, zamontowana alchemia. Teologia. Potrzebujemy jak najwięcej teologii. Wykonaj świecę. Wykonaj świecę przy warsztat kościelny. Warsztat kościelny? U, z tego możemy robić. Wosk pszczeli i lina konopna. Liny konopne w teorii bym ogarnął. Ale wosk pszczeli. Nie potrafimy pszczół jeszcze niestety ogarnąć. Drewniany ołtarz, ale to 30 pypków. Za dużo. No to i tak tu nic nie ogarniemy. Łagodność wiary. Wygodna ławka kościelna za 20. No ale to i tak potrzebujemy mod wiary najpierw. Wykonaj świeca. A może to? Udomowienie pszczół. Ale to za friką możemy blokować w sumie. Uprawa winogron, zbieracz. Proste nawozy. Warsztat kościelny, warsztat. Tylko cydru porzeczkowego, beczka fermentacyjna, winiarstwo. Dobra, ale najpierw teologia. Biorę to. Świece możemy robić z wosku pszczelego z białej farby. No, myślałem, że lepiej to ogarniemy. Dobra, z jedną, albo w sumie ze wszystkich robimy skórę. Nie. Znów bym to spartolił, chociaż jedno pewnie musimy zrobić, prawda? Już nie mogę anulować, nie mogę anulować. Dobra, dupa. Zapomniałem naprawić u tego kolesia przedmiotów, no ale trudno. Trudno. Już za późno. Opał mieliśmy też przynieść. Ater, postacie. Ale i ulotki. A ulotek nie mamy. Zrobić ulotki to potrzeba. W sumie nie wiem. Pewnie coś tu możemy zrobić. Belka ręczna, stół badawczy, warsztat alchemiczny, młyn alchemiczny, warsztat kościelny, stojak alchemiczny. No tutaj jeszcze nic nie możemy w teorii. Dobra, skóra, niech zostanie. Reszta nas nie interesuje, idziemy na górę. Mięsko pójdzie do kuchni. Będzie spoko. Macie, tylko to jeszcze miałem zacząć robić w końcu, tylko zauważyłem, że jest ten nasz madżong. Stojący. Zboże 15, szyszki chmielu i woda. Skąd wziąć chmiel? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. No za dużo już tego mamy. Wiele za dużo. Mięsko może sobie siedzieć. Dobra, kwiatki też tu zostają. Jest git. I jest git, kochani. Drewienko też sobie zostawimy, bo się nam nie przyda w żaden sposób. Co następne? Myślę, że możemy zacząć te trupy trochę ogarniać. Patrz, niech sobie tu stoi. To zabieramy. Musimy spalić tego jednego, co mamy, bo osiołek nie przyjeżdża przez to. Osiołek przez to nie przyjeżdża. Marchewki są. Ten trup to już zgnił. Ten trupek to już całkowicie zgnił. Ale trochę go nie było. Ekstrahujemy wszystko jak leci. Ciekawe, czy w ogóle możemy sprzedać te wszystkie ciałka. Uszyt się przydadzą rajeczego do pieczek. Mięsko też chodzi pewnie trochę zgnite. Serca to nie wiem, czy się opłaca, bo to dużo miejsca zajmuje. Chyba, że no mówię, będziemy je przeodłomek grzechu, co?
Ciekawe. Jedna czerwona została. No dwie czerwone. No i akurat tu mamy jeszcze świadectwo pochówku. Podpalamy. Jest git. I jest git. Dobra, oślisko już teraz bez problemu do nas przyjdzie. Ciałek nie mamy. Szyszki chmielu będzie trzeba kupić. O fakt. Dobra, to zabieram. I myślę, że w końcu tą konopię też będzie trzeba zacząć sadzić. Tylko konopię dobrze by było sadzić, jak już będziemy mieć... nawozy lepsze. Lepsze nawozy. Takie, które oddadzą nam przy okazji jeszcze... Oczywiście nasionka. To by było dobre. Zabieramy i to. Marchewki mogę wziąć i zanieść już osiołkowi. Będę się ogólnie stricte już dla osiołka wkładać. Zboże teraz już definitywnie idzie na piwo. Potrzebujemy szyszek. Na razie nie sadzę już nic. Jak już będziemy mieć troszeczkę mniej tego wszystkiego, to dopiero wtedy. No i miałem pójść opał zanieść i zaniosłem opał. Ale mówię, nie mam i tak ulotek, więc luz. Więc luz. Dawaj, dużo tego. Chcemy mieć dużo ciałek. Zostały trzy, zostały trzy. Więc luz. Dużo nam zostało rzeczy. Bez problemu. Wody rolne również zaczniemy sobie tutaj już delikatnie wytwarzać, czy tak powiem. To zostawiamy, to zostawiamy. Myślę, że się przejdziemy teraz do kupca. 40 minut nagrania. Bo wiecie co? Ja się prześpię. Prześpię się do buneczka. I tak muszę. W sumie no, na nic nie czekamy tutaj, więc o tyle dobrze. Możemy bez problemu sobie skipować te dni. Nikt nie powiedział, że musimy być każdego dnia, wiesz, tak tutaj obecni na naszym cmentarzu. No właśnie, nie możemy spać. I myślę, że medytacja właśnie jest po to, żebyśmy mogli skipować dni. Tak mi się wydaje. Prawda? Prawda. No i dni chyba nawet lecą szybciej na tym skipie. No, lecą szybciej. Dobra, przejdźmy do słońca. O nie. Nie przejdziemy do słoneczka. Ciałko. Zaczynamy ekstrahować już normalnie ciałka i zakupywać je na cmentarzu. W sumie dzięki temu też sobie zwiększymy... Zwiększymy sobie... wiecie, cmentarz. Dzięki temu. Mięska nie chcę, tłuszcz chcę. Krew chcę. Co tam chciałem jeszcze? Nie wiem, czy nie mięsko właśnie. Chociaż mięsko chyba mi skasuje jedną białą. Tak, jedną białą. Kości? Kości chyba też jedną białą wyekstrahowały. Dodajemy sobie jedną. Czy to nam jedną białą? Tak, jedną białą nam dodało. Mózg? O nie, o bo spierdziliśmy. Dobra, no to już dupa. To już teraz tniemy go na maksa. I tu nam nic nie dało. Będziemy cię palić. Będziemy cię jarać wręcz, bym powiedział. Ile błędów chirurgicznych, matko. Żeś narobił. A, żeś narobił.
ogóle przydałoby się tu zrobić skrzynkę. Przydałoby się zrobić skrzynkę. Dobra, bierzemy te zwłoki, serduszko na razie zostaje. Trzeba cię spalić. Przyjaciele, trzeba cię spalić. Mam naprawdę mega dużo rzeczy. To oddajemy, to zabieramy. Było 5 chyba potrzebujemy, prawda? Tak, polano, przepraszam, nie opinki. Dobra. Moi drodzy, w tym miejscu sobie skończymy. Zrobimy sobie oczywiście z samego rana jeszcze mysze. Ale to już w następnym odcinku na spokojnie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i o samym filmu. Gra od Shiro. Widzimy się oczywiście w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej!